Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, jestem Tomek i wraz z moimi kolegami prowadzę dla Was kanał Leśni Ludzie. Ostatnio pod filmem, gdzie testowaliśmy termos S-Beat, pojawił się dosyć ciekawy komentarz związany właśnie ze S-Beatem. Jeden z naszych widzów posiada S-Beata o pojemności 0,5 litra i napisał wyraźnie, że nie jest zadowolony z tego produktu, nie trzyma mu ciepła i według niego jest to po prostu kiepski produkt. Zdziwiliśmy się, ponieważ no, według naszego testu S-Beat fajnie trzyma ciepło i naszym zdaniem naprawdę jest to produkt godny polecenia. Zaczęliśmy ze sobą mailować i okazało się, że nasz widz swój termos półlitrowy wysłał do producenta, przepraszam, do dystrybutora, polskiego dystrybutora marki, a polski dystrybutor marki mu tą reklamację odrzucił. Postanowiliśmy to przetestować, więc nasz widz przesłał nam ten termos i właśnie mamy go tutaj ze sobą. Jak widzicie, półlitrowy termos S-Beat od naszego widza, który podobno nie trzyma ciepła. Będziemy to dzisiaj sprawdzać, czy dystrybutor miał rację, czy też nie miał racji i czy reklamacja była uzasadniona, czy też nie. Na pierwszy rzut oka z termosem jest wszystko ok. Naprawdę nosi minimalne ślady użytkowania. Właściwie cała powłoka zewnętrzna jest bez zarysowań, bez jakichś takich większych odrapań. Jedynie co można powiedzieć, no dół jest tutaj troszeczkę odrapany, sami zobaczcie, no ale to jest naprawdę zwyczajne użytkowanie termosu i nic tutaj się z nim nie powinno stać, więc wizualnie, zewnętrznie z tym termosem wszystko powinno być ok. Zacząłem przyglądać się tematowi, zajrzałem do środka i termos w środku ma osad, czyli po prostu zwyczajne użytkowanie. Osad, jak tutaj można zobaczyć, ja Wam to oczywiście pokażę na zdjęciach, żebyście to wszystko dobrze widzieli. Przez naszego widza próbował być dosyć mocno chyba usuwany mechanicznie, jakąś szczotką drucianą lub coś w tym stylu, no ponieważ widać zadrapania. No ale mój termos też ma osad, tak? Najprawdopodobniej nasz widz zalał termos, nie wylał płynu i ten termos mógł sobie tam leżeć 2-3 tygodnie, nie wiem. Akurat w tej kwestii nie dogadaliśmy się, ale definitywnie na to wygląda, że faktycznie jakiś tam płyn przez dłuższy okres czasu musiał się znajdować. No i ten osad na dole powstał. To jest naturalna sprawa, w moim termosie litrowym jest to samo. No dobrze, no ale czy na przykład dosyć mocno, jeżeli próbował ten osad usunąć jakąś cierką drucianą, czy też szczotką, czy mogło to doprowadzić do uszkodzenia termosu? Moim zdaniem nie sądzę. Rozumiem, jeżeli były jakieś obicia, tak? Zewnętrzne obicia, gdzie warstwa mogła pęknąć, termos się rozszczelnia, ciepło ucieka. Tu takich rzeczy nie ma. Ja oczywiście Wam pokażę na zdjęciach, jak ten termos wygląda i sami ocenicie, jaki stopień użytkowania jest tego termosu przez naszego widza. Aby porównać, czy termos trzyma faktycznie dobrze ciepło, czy też nie, zwróciłem się podobnie do firmy militarka.pl z prośbą o udostępnienie nowego termosu S-Beat. Oczywiście pojemności 0,5 litra. Militarka.pl bez problemu mi taki termos udostępniła. Mamy nowy 0,5-litrowy termos, więc naszym zadaniem będzie sprawdzenie zakresu temperatur tego nowego termosu z tym oto termosem używanym przez naszego widza. Zapraszamy na test. No dobra, jesteśmy u mnie w domu, żeby przeprowadzić ten test. Niestety musimy być w takich warunkach. Przed nami dwa termosy S-Beat o pojemności 0,5 litra. Jeden z nich nowy, drugi przesłany przez naszego widza. W tej chwili termosy się hartują. Są zalane wrzątkiem i po prostu się nagrzewają. Dlaczego? Krótko mówiąc, dlatego jak zalejemy płyn właściwy, kawę czy też herbatę do zimnego termosu, od razu na wstępie termos pochłania temperaturę i jest duży spadek ciepła na płynie. Z automatu okazuje się, że właściwości utrzymywania ciepła są o dużo, dużo krótsze. Dlatego też w tej chwili nagrzewają się już jakieś 10 minut. Zmierzymy temperatury po zalaniu płynu właściwego. W tym wypadku oczywiście będzie to najzwyklejsza woda. Takim oto termometrem
Zobaczymy, jaka będzie temperatura na wyjściu. Potem wystawimy to na około 8 godzin. Na zewnątrz temperatura około 2 stopnie. I sprawdzimy z samego rana pomiar. To co? Zalewamy. No dobrze, wodę z termosów już opróżniłem. Pora, aby zalać termosy wodą z tego oldschoolowego czajniczka w groszki. Na początek leci nowiutki termos Esbit. Praktycznie do pełna. I szybki pomiar temperatury. Rośnie. Stopni równe i się zatrzymało. 96 stopni, równiuteńkie 96 stopni. Zakręcamy i zalewamy termos od naszego widza. Z pewnością teraz temperatura będzie ciut niższa. Jak widzicie, termos paruje. To świadczy o tym, że faktycznie wcześniej był zalany wrzątkiem i przygotowany do zalania płynu właściwego. Zalewamy. Do pełna. Mierzymy temperaturę. Dziewięćdziesiąt cztery osiem, więc troszeczkę niżej niż tutaj, żeby nie utracić ciepła. Mocno go dokręcam. Tego też dokręcę. I cóż, moi drodzy, termosy lecą na całą noc na balkon. Temperatura około 1-2 stopnie, więc myślę, że temperatura odpowiednia, żeby przeprowadzić ten test. Zobaczymy z samego rana, jakie będą wyniki i który termos trzyma dłużej ciepło. Sprawdzimy również, czy ten termos jest uszkodzony, czy też nie. Dzień dobry. Mamy następny dzień, więc przyszła pora, aby zmierzyć temperaturę cieczy w termosach Esbit, które leżały przez całą noc na moim balkonie. Temperatura zewnętrzna około 1 stopnia Celsjusza, więc wczesnowiosenna i chyba odpowiednia do przeprowadzenia takiego testu. Ja chciałem wspomnieć jeszcze, że na kanale Szpejtech ostatnio pojawił się materiał pokazujący utrzymanie ciepła w termosie Esbit o pojemności 0,75 litra. Więc można powiedzieć, łącząc siły, pokazaliśmy zarówno termos Esbit u mnie na kanale i jednolitrowy na kanale Szpejtechu 0,75 litra, a w tej chwili sprawdzimy, czy Esbit półlitrowy utrzymuje w miarę dobrze ciepło. To cóż, zaczynamy i zobaczymy, jaki jest efekt. I bardzo mnie ciekawi, czy faktycznie dystrybutor firmy Esbit odrzucił reklamację słusznie, czy też niesłusznie.
Po mojej prawej stronie termos naszego widza, po mojej lewej stronie termos nowy, wyciągnięty prosto z pudełka, który powinien idealnie trzymać temperaturę. Zaczynamy. Mój termometr. Ja już sobie go włączę. Termosy są lodowate. Więc myślę, że duży będzie spadek ciepła. Ok, włączony. Zaczniemy od nowego termosa Esbit. Jak pamiętacie, on był bodajże pierwszy zalewany i tutaj temperatura była ciut większa, ale w podsumowaniu wszystko to obliczymy i zobaczymy, jak wygląda. Zobaczymy, czy paruje. Paruje. Termos paruje. Więc jest dobrze. Mierzymy. Rośnie, cały czas rośnie. Ja już widzę wstępny pomiar. Jest naprawdę dobrze. 63 stopnie i 7. 63,7. Temperatura idealna, aby rozgrzać ciało podczas wędrówki, więc można spokojnie taką wodą zaparzyć nawet kawę czy też herbatę. Po tylu godzinach termos uzyskał taką temperaturę. Idealnie. Zakręcamy. Ja bardzo przepraszam, że nie pokazuję do kamery wyników. Niestety mój aparat jest dosyć stary i niezbyt dobrze ostrzy, więc nie byłoby to i tak widać, ale po prostu musicie uwierzyć mi na słowo, że tak jest. Termos naszego widza, który według widza nie trzyma temperatury, a według dystrybutora marki Esbit z nim jest wszystko ok. Odkręcamy. Też paruje, ale odnoszę wrażenie, że chyba troszeczkę mniej. Mierzymy temperaturę. Kochani, wynik jednoznaczny. 41, a postarałem się, by to zatrzymać. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie sądzę. 41 stopni. Więcej nie chciało podbić. Po prostu ten moment się zatrzymał na 41 stopniach. Wniosek? Termos Esbit nowy ma o 20 stopni więcej. A ten o 20 stopni mniej. 20 stopni, jeżeli chodzi o termos, to jest naprawdę dużo. Śmiem powiedzieć, że faktycznie z tym Esbitem jest coś nie tak i nie trzyma odpowiednio ciepła w stosunku do tego nowego. Na jednym z moich filmów testowałem Esbita litrowego, który tak samo był wyciągnięty prosto z pudełka i Esbita, który używam od 3 lat. I tam spadek temperatury był zaledwie 2-3 stopnie, o ile dobrze pamiętam. Więc definitywnie z tym termosem jest coś nie tak. Drogi dystrybutorze, 20 stopni jest naprawdę dużo w stosunku co do nowego. I moim zdaniem reklamacja na ten termos powinna być uznana. Kwestia szorowania dna mechaniczną szczotką, drucianą szczotką, czy mogła uszkodzić powierzchnię i przez to termos straci ciepło? Na pewno nie.
wnioski. Zostawiam wam do wyciągnięcia, ale chyba wszystko jest jasne. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Oczywiście serdecznie zapraszam was do subskrybowania naszego kanału, dawania łapek w górę, czy też w dół. Macie oczywiście do tego prawo. I do następnego. Było mi naprawdę bardzo miło. Cześć.